Kolekcja klasyki. Zapraszam i polecam. Pan Lama. August 1864. The war between the states was almost over. But for the McCall brothers, it was only just beginning. Jak wiecie, Calaf Juarez wedle mnie był naprawdę dobrą grą. Jak jest z jego kolejną częścią? Ano jest lepiej pod każdym względem, ale nie popularnym. No zacznijmy od tej fabuły. Zaczyna się ona od tego, że dwójka braci McCall bierze udział w wojnie secesyjnej, ale w pewnym momencie postanowią zdezerterować i wrócić do swojego domu. Do matki i brata, który to jest księdzem. To w sumie ważny element fabuły. Jednak w pogoni za nimi wyrusza jakiś szalony generał, który łatwo nie odpuści. Bo żeby nie ukarać dezerterów, no jak tak można? Bracia nie mogą jednak zostać w swoim domu, a więc wyruszają w podróż. Przy okazji spotykają pewną kobietę i człowieka zwanego Juarez. A on mówi im o skarbie. No i bracia wraz z nim, jego bandą, wyruszają go szukać. Oczywiście fabuła trochę się komplikuje, spotykamy choćby plemię Indian, jest masa strzelania i takie tam niestety. Jak pewnie już się zorientowaliście, ta gra to prequel do pierwszej części. Jeżeli się w nią grało, to wiele ważnych zwrotów akcji nie jest niczym zaskakującym. Naprawdę nie lubię prequeli. Fabuła jednak dalej trzyma poziom. Oczywiście pojawia się parę ciekawych postaci, a klimat jest naprawdę dobry. I lepszy graficznie oczywiście, względem poprzedniej części. Gameplay doczekał się paru zmian, na przykład teraz w większości misji możemy wybrać jednego z dwóch braci, Reya lub Thompsona. A ich gameplaye troszeczkę się różnią, jednak dostajemy tak naprawdę te same plansze. Ale to my, zamiast komputera, na przykład jako Thomas, wespniemy się na tą skarpę lub jako Ray rozwalimy drzwi. Bracia mają też różnicę w wytrzymałości i szybkości poruszania się. Oraz na przykład tylko młodszy może używać łuku, który tutaj jest znacznie gorszy niż w poprzedniej części. Ogólnie grałem tutaj niemalże tylko Rayem. Był dla mnie po prostu najprzyjemniejszy, no i ten wspaniały dubbing. Trzeba dodać, że jeżeli ktoś chce poznać całkowicie tą fabułę, musi przejść grę każdym z braci. Ogólnie miłym zaskoczeniem jest to, że gra ma dostępne parę małych obszarów, po których możemy się swobodnie poruszać i wykonywać parę zadań. Nie są one jakieś wybitne, ale to miłe urozmaicenie. No i możemy dzięki temu mieć pieniądze i kupować coraz to lepsze bronie. Gra tam miała w sobie pewną rewolucję, a mianowicie system strzelania zza osłon. A przypominam, że to FPS, a w takich albo one występują jako coś słabego, albo zmienia się na trzecią osobę, kamera. Tutaj jednak zrobiono to naprawdę dobrze. Szkoda mi jednak, że w tej grze nie znalazł się parkour w stylu Billiego. No mi się Billy podobał, bo był takim fajnym urozmaiceniem. Poza skradaniem. Jednak podsumowując, to Więzy Krwi to naprawdę świetny westernowy FPS i polecam w niego zagrać każdemu, no i to też polska gra od Techlandu. Mówię o tym tylko dlatego, że ktoś się czepiał,